mówię, plany rzeczowo-finansowe nigdzie nie są przedmiotem dyskusji Rady Miasta. Jest to sprawa organu właścicielskiego, który te spółki nadzoruje. Tak, dziękuję Panie Prezydencie. No, pragnę zwrócić uwagę, że jednak te spółki są też w samej konstrukcji wyjątkowe. Tak? Jeżeli budżet tych spółek w 90% pochodzi do kapitalizowania budżetu miasta, zatem myślę, że kontrola radnych nad takimi spółkami powinna być bardziej szczegółowa. To nie dyskutujemy tutaj o wodociągu. Organem kontrolnym jest prezydent. Panie radny, organem kontrolnym jest prezydent. Tak, ale jeżeli ma pana przewodniczącego, tym bardziej, że dokapitalizowanie spółek akcyjnych no, jest związane z pewną niemałą kwotą, niemałą sumą, która jest zaplanowana w budżecie, a my nad budżetem będziemy głosować. Dlatego myślę, że wszystkie informacje w tej kwestii no, będą nam niezbędne, żeby po prostu mieć wyrobione zdanie. Tym bardziej, że pod wieloma względami no, jednak różnie na to patrzymy. Sami Państwo dokładnie przypominają sobie, jak wyglądała kwestia w momencie głosowania nad powstaniem spółek akcyjnych. Dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do części merytorycznej. Mamy, otrzymaliśmy dzisiaj oba plany finansowe, znaczy plany finansowe obu spółek. Proponowałbym, żeby je może krótko omówić. W przypadku GKM-u one są na jednej takim formacie A3, tam są pozycje tabelki z góry na dół. W przypadku Olimpii one są rozpisane, tam jest ta część opisowa, to jest dosyć duży materiał. Co Państwo życzycie? Jest jakieś konkretne pytania, to by było lepiej, Panie Przewodniczący. Ja myślę, że odnieść to w stosunku do tego dokapitalizowania, które jest założone w budżecie, tak? Czyli właśnie jaki procent stanowi to dokapitalizowanie, no, co jest główną pozycją kosztów w funkcjonowaniu tych spółek. No, myślę, że takie wprowadzenie, Panie Skarbniku. Jeszcze Radny Wiśniewski, jakieś pytanie? Panie Przewodniczący, no ja mam tutaj obawę o tym, bo przecież zawsze była dyskusja o wydatkach na kulturę i o wydatkach na sport. Odkąd jest Rada i odkąd tu pamiętam, od lat 90. zawsze tak było i to nawet były procenty kiedyś, że procent tyle się daje na kulturę, a tyle procent na sport. Mamy trzy jednostki samorządowe, które zajmują się zawodowo kulturą i do tego dofinansujemy, nie ma w ogóle o czym mówić, bo kultura na takim poziomie, jak jest w Grudziądzu, czyli ta masowa, podstawowa, ona się nigdy, ale to nigdy sama nie sfinansuje. To samo mogę powiedzieć o dwóch podstawowych klubach, na które przychodzi ileś tam tysięcy kibiców. To, że przychodzą kibice, to jest jedyny powód do dokapitalizowania tych klubów. To jest klub Olimpia i klub GKM. Innego powodu nie ma. Do kultury nie mamy co dwóch zdań. Muszą być różne formy oddziaływania, nawet dla 30 czy 40 ludzi, czy jazzowe, czy inne. Natomiast w sporcie jedynym uzasadnieniem, Szanowni Państwo, jest tą kibice. Jeżeli przestaną przychodzić kibice, albo będą chodzili w małej ilości, nie będzie żadnego tytułu, żeby te spółki akcyjne dofinansowywać. Proszę bardzo, Panie Prezydencie, na wstępie pytanie właściwie jest następujące. Jeżeli planowane koszty to jest 4 582 tysiące złotych, w tym miasto dokapitalizuje kwotą 2 400 000, to ja rozumiem, że ponad 2 miliony to są środki finansowe od tak zwanych sponsorów. Niezupełnie, bo jeszcze są bilety, karnety, jeszcze są inne opłaty, dochody własne, to niekoniecznie. Sponsorów jest kilkudziesięciu, nie wiem, czy tam w tym programie jest to opisane, bo to są ostatnie świeże materiały, te plany rzeczowo-finansowe. Sponsorów jest około 80 i wpłaty są różne, od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy. I to reszta to są sponsorzy i wpływy z biletów. Jakie są wpływy z biletów, to tam macie Państwo wyszczególnione. Ja tej kwoty pamiętam. Są to też dosyć, oczywiście dla mnie to są za małe i tu trzeba walczyć. No, walczyć. To wiadomo, że to jest cena, ma ścisły wpływ na to, ile tych kibiców jest, więc trzeba znaleźć taką wielkość ceny biletu czy karnetu, żeby ten ktoś przyszedł na stadion, a nie żeby było za drogo. Więc to nie jest takie proste przełożenie, że podniesiemy ceny biletów, to będzie większy wpływ z biletów, to natychmiast będzie mniej ludzi. Cały szereg działań trzeba robić promocyjnych, związanych, te działania są robione.
sami gdzieś tam widzicie, że i żużlowcy, i piłkarze chodzą w różne miejsca, robiąc różne działania promocyjne, a to po Alfie, a to po szkołach. To, co uważają za stosowne. Moim zdaniem to dobrze funkcjonuje, tylko pytanie do Państwa radnych, czy w takim mieście jak Grudziądz, z takim podziałem bezrobocia, z takimi, a nie innymi dochodami, czy na co to stać? Czy na to stać? To jest pytanie kluczowe. Ja uważam, że na ten moment, myślę, że na 2-3 lata, na tytułem próby, powinniśmy to spróbować, jak te spółki akcyjne funkcjonują. To zrobiono w Gnieźnie, to się robi we wszystkich miastach w tej chwili, gdzie funkcjonują kluby pierwszoligowe piłkarskie i pierwszoligowe motorowe, motocyklowe. To jest wszędzie. Jedynym uzasadnieniem jeszcze raz, Szanowni Państwo, są kibice. To są kibice i cena biletu. Dlatego ja Was namawiam, dlatego podejmijmy takie ryzyko. Dajmy, bo to pół roku w tej chwili chodzi. Od lipca 2013 podejmiemy takie ryzyko, że do tego 2015 zróbmy to, jak to będzie chodziło. Szanowni Państwo, tytułem uzupełnienia, tutaj jest w tabeli, nie wiem, który numer, ale przychody z tytułu sprzedaży usług, przychody z tytułu umowy sponsorskie reklamy, jest taka pozycja i to jest 1 752 000 zł. Przychody z biletów 255 000. Czyli to nie jest tak mało w przypadku spółki Olimpia, tak? Jest to poniżej 50% tak naprawdę zakładanych przychodów. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymański. Znaczy, panie prezydencie, my chętnie to ryzyko byśmy podjęli i dlatego tak dokładnie to i starannie analizujemy. Natomiast my chcemy poznać wszystkie źródła finansowania. Jeżeli pytam na przykład o tą pozostałą kwotę, tych 2 100 000 zł, to chcemy po prostu wiedzieć tak naprawdę, ile w tej kwocie to są środki finansowe przeznaczone od sponsorów. To raz, jedna część pytania. A druga, my musimy to też dokładnie wiedzieć. I jakie to są środki od spółek komunalnych. Ja wiem. Ale chcemy widzieć jakie, ile, od wodociągów, od OPEC-u, od MPGN-u i tak dalej, i tak dalej. Musimy po prostu znać te kwoty. Czyli krótko mówiąc, w tym przychodzie 1 752 000, ile procent stanowi przychody ze spółek komunalnych? Pan radny Szymański, namawiamy do złamania prawa. Kodeks spółek handlowych mówi wyraźnie, że umowy sponsorskie są umowami tajnymi, podpisywanymi między sponsorem a tym, który to otrzymuje, i są zastrzeżone tajemnicą handlową. Ja mam tu publicznie mówić, jak wygląda ta tajemnica handlowa. Ja tego nie mogę zrobić. Dlatego, panie prezydencie, to budzi nasze ogromne wątpliwości. Dopóki tych kwot nie będziemy znali, naprawdę nikt odpowiedzialnie nie będzie po prostu tutaj podnosił ręki. No to jest podstawowa zasada. Ja po prostu muszę wiedzieć, jakie środki idą z MBGN-u, z OPEC-u, z wodociągów. Między innymi dlatego, że są to środki publiczne. Ale odpowiedzialność za tego typu środki sponsorskie ponosi organ wykonawczy, czyli prezydent, który pełni funkcje właścicielskie, a nie ponoszą radni. Radni ponoszą tylko i wyłącznie odpowiedzialność za budżet, za to, co jest ta propozycja, co jest w budżecie. I pan mnie tu namawia w tej chwili do łamania prawa, czyli panie radny, no nie mogę tego podać, bo tak samo jak nie mogę podawać różnych wynagrodzeń z wyjątkiem osób publicznych, pracowników gdzieś tam pracujących, którzy nie są osobami publicznymi. Tego nie mogę zrobić, więc to jest pytanie, zarabia kierownik czy naczelnik, który nie jest osobą publiczną, to Państwu nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć ogólne wydatki. Natomiast nie te szczegóły. Osoby publiczne, to prezydent, wiceprezydent, proszę bardzo. Ja zarabiam tyle, wiceprezydent tyle. Natomiast spółka, to są umowy sponsorskie objęte tajemnicą handlową. Dziękuję bardzo. Pan radny Szepek. Panie prezydencie, no ja chciałbym się przyłączyć do tego pytania radnego Szymańskiego, bo pan w myśl prawa nadzoruje spółki z udziałem miasta, tak jak właśnie wodociągi, czy OPEC, czy MPGN, gdzie miasto ma większościowy udział. No i to pytanie właśnie skierowane do pana jako tego organu nadzorczego wobec tych spółek. Ile miejskiej spółki? No to nie jest tajemnica. Bo wie pan, z punktu widzenia nas jako pytających, to jest różnica, czy z tego 1 700 000 zł od sponsorów, 1 500 000 to są spółek miejskich, a tylko 200 000 od sponsorów innych zewnętrznych, pozamiejskich.
To jest ogromna różnica. Te same pytania zadawane są w innych miastach. Rozumieć. Ja nie podam kwoty zarobku jakiejś osoby, która pracuje w ratuszu czy w jakiejś spółce, dlatego że to nie jest to prawo zadania. Ja nie mogę. Umowa jest sponsorska, jest umową sponsorską. Jeden z punktów mówi, że stanowi tajemnicę handlową. Ale państwo radni podejmie się tylko i wyłącznie budżet. Budżet nie jest związany z zakładami pracy. Ale bo nie dotyczy raczej, okej, okay, inaczej można skonstruować pytanie, nie ile Olimpia dostaje od spółki, ale ile spółka miejska wydaje na sponsorowanie klubu? Ale to właśnie o to chodzi, że... Ja podzieliłem odpowiedź, no, że nie można tego podać. Dobrze, ja mam kilka pytań odnośnie tych materiałów, które dzisiaj otrzymaliśmy, bardzo dziękuję. Ja mam pytanie, ponieważ zarządzeniem klubu Olimpia część działalności sportowej, nie tylko właśnie tej zawodowej, która jest w pierwszej lidze seniorów, ale także od juniora starszego, młodszego trampkarza, młodzika, ligi i żarcy, przeszła pod spółkę akcyjną działalność. W związku z tym... Wynika to, panie radny, z zarządzeń Polskiego Związku Piłki Nożnej, że nie może być część działalności sportowej w spółce, a pozostała ta sama nazwa klubu w stowarzyszeniu. W Polskim Związku Piłki Nożnej są przepisy szczegółowe, które mówią całą działalność. Tak w GKM nie ma. W GKM stowarzyszenie prowadzi działalność młodzieżową, ale w piłce nożnej tak jest. Że wszystkie sekcje, nie sekcje, tylko wszystkie grupy wiekowe, od trampkarza tego sześciolatka, wszystko musi być w jednym organizmie sportowym, czyli spółce akcyjnej. Dobrze, i moje pytanie, bo teraz tak, czy rozumiem, że spółka akcyjna Olimpia, Grudziądz S.A. będzie się ubiegała w konkursie normalnie na dofinansowanie rozwoju sportu, tak? Bo nie wiem, czy ta działalność od juniora starszego do żaka, ona jest finansowana z dotacji właśnie na rozwój sportu? Czy... Do mikrofonu. No może ubiegać się zarówno o dotacje, jak i może otrzymać podniesienie kapitału. Jak Państwo widzicie, dotacje właśnie nie przewiduje Pani Naczelnik, tak? Dla S.A. Czyli wszystko pójdzie przez podniesienie kapitału, tak? Czyli w tej kwocie tam 400 już jest łącznie z tym, że będą jakbyście Państwo porównali wydatki gminy miasto Grudziądz tegoroczne i przyszłoroczne, to my przenieśliśmy część wydatków, którymi finansowaliśmy ten sport w dotacji do podniesienia kapitału, tak? Dobrze, jeszcze jedno mam pytanie odnośnie planu finansowego 500 tysięcy złotych. To jakiego rodzaju to są to przychody? Darowizna? 1,5 miliona. Ale, szanowni Państwo, to jest na lista? Generalnie rzecz biorąc, może być to zarówno darowizna, jak i przychody ze sprzedaży umów sponsorskich, tak? Czyli to jest to, co spółka pozyskuje poza gminą i miasto. Bo tutaj pytam dlatego, że tak. Umowy sponsorskie są osobną pozycją, w tym szczególnie, które otrzymaliśmy. Czyli może być to zarówno prezentowane jako darowizna, lub jako umowy sponsorskie, w zależności jak spółka się, tak powiem, do porozumienia z tymi podmiotami, które ją finansują. Czyli teoretycznie ten przychód może nie zostać zrealizowany. To teoretycznie nie jest za żadnym przychód może być. Szanowni Państwo radni, w ogóle to jest tak. Plan rzeczowo-finansowy jest konstruowany w oparciu o informacje, jakie mamy dzisiaj. Weźcie pod uwagę, że umowy sponsorskie nie mają żadnych sankcji prawnych, jeżeli ktoś się z niej nie wywiąże. W jaki sposób? A tak dosyć często bywa, że ktoś w dobrej wierze podpisuje umowę sponsorską, a potem jest różnie. Stąd są problemy niektórych klubów, czy spółek akcyjnych, czy stowarzyszeń z realizacją budżetu w konkretnym roku. Tak, no nic nie zrobicie, jeżeli firma jakaś, która w dobrej wierze dzisiaj podpisała kontrakt sponsorski, czy mówi, że go za chwilę podpisze, a coś się w trakcie roku zdarzy takiego i ta firma się nie wywiązuje. I są po prostu problemy z płynnością finansową i to jest niestety zwyczaj w wielu klubach sportowych, że jest różnica pomiędzy planem a wykonaniem. Dziękuję bardzo. Umowy sponsorskie zgodnie z kodeksem spółek handlowych, tak jak Pan powiedział, no, najczęściej są objęte tajemnicą przedsiębiorcy, tak? Ale jednak były takie zapytania z naszej strony, że część kwot w ramach umów sponsorskich Pan nam podawał za rok 2010, 2011, 2012. Pytam, dlaczego część jest objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, a część nie. Co na to wpływa? Dlaczego te pozostałe objęte są tajemnicą? Panie radny, ale ja na początku mówiłem o planach rzeczowo-finansowych i się zastrzegłem. To nie jest żadna,
że ja wyjątkowo Państwu dzisiaj, a za rok Pan mnie się spyta, że plany rzeczowo-finansowe dałem, a teraz nie chcę dać. Ja je daję naprawdę tylko dlatego, że to są spółki akcyjne, to jest nowy podmiot i tak samo wtedy, jak informowałem Was o planach jakichś tam sponsorskich, to był wyjątek. Proszę, naprawdę, nie podaję się nigdzie i proszę składać się kolegów, ma Pan kolegów. Tak, dobra. Nie mówię, że będzie i będę wiedział, czemuś składam. Rok temu zawydował się Pan tak, że finanse tych spółek akcyjnych będą w pełni klarowne i że kompletnie wszystkie i dochody, i wydatki. No tak, ale macie plan rzeczowo-finansowy, ale Państwo radni, pan radny Szymański chce szczegółowo, z czego składają się sponsorzy, za chwilę będzie szczegółowo, z czego wchodzą bilety z biletów, czy ile karnetów, ile takich. No, nie mogę tych szczegółów podawać. Dobrze, ja już przepraszam, myślę, że pamięć. Szanowny Panie Radny, Państwo przyglądacie się tylko stronie przychodowej tej spółki, a nikt z Państwa nie zwraca uwagi na stronę kosztową. A w kosztach na przykład są, jak to się nazywa? Wynagrodzenie prezesa. Wynagrodzenie prezesa to jest kontrakty. I do konkretnych, ale no nie popatrzmy na kwoty, tak? Kontrakty to jest tam 2 miliony na przykład. Popatrzmy, Szanowni Państwo, że do kontraktów imiennych też Państwo nie będziecie mieli dostępu. No to nie pytam. Ale Szanowny Panie Radny, ale to jest ta sama zasada. Nie będziecie mieli, ponieważ tak jak Pan Prezydent powiedział, tylko szczególne przepisy nakazują ujawniać dane dochodowe niektórych osób, tak jak na przykład JST, tak? Państwo radni też składacie oświadczenie majątkowe, a inne są chronione. Dziękuję. Planowana kwota na przykład przychodu z umów sponsorskich, czy wiemy na dzień dzisiejszy obie spółki, jakie na dzisiaj podpisały już umowy sponsorskie na przyszły rok, jakie to są wysokości? Nie interesuje mnie takimi podpisami, tylko jakie są wysokości już pewne podpisane? Przepraszam, nie wiem, Panie Radny, jakie to są kwoty podpisane, czy kiedy będą podpisane, po prostu. Właśnie, bo to się jeszcze będzie działo. Będzie się działo, to są deklaracje, to jest budżet taki, no, kluby sportowe inaczej funkcjonują. Część ma podpisane, a część nie ma podpisane i rozumiem, że pytanie jest, by trzeba było policzyć, trzeba się gdzieś tam policzyć. Nie? Ja myślę, że to jest tak szczegółowe pytanie, nie, że to jest pytanie podpisane do prezesa spółki, a nie do prezydenta. Nie, ja już wyjaśniam, o co chodzi. Szanowni Państwo, bo dokładnie też rok temu, kiedy ja byłem przeciwny pochłaniu tych spółek, ja tłumaczyłem, jak sytuacja wygląda przy finansowaniu spółek akcyjnych sportowych, wygląda na przykład we Wrocławiu, gdzie tam wprost organ w postaci prezydenta Wrocławia postawił warunek, że dofinansuje spółkę Betard Sparta Wrocław, która była w Ekstraklasie. Nie było przedstawienie właśnie finansowania poprzez umowy sponsorskie i inne źródła w wysokości, jeżeli się nie mylę, 4 600 000 zł. Wtedy dopiero warunkowo budżet gminy miasta Wrocław dokładał 1 000 000 zł do tej spółki. Dlatego są to moje pytanie. Mówię, ja tak, ale rozumiem, Michał, ale są kwoty są, jakie są, na podstawie najlepszej wiedzy na dzień dzisiejszy, Od nas jest taka propozycja, jaka jest, chociaż ja się zastrzegłem, że te propozycje umów sponsorskich, wykonanie nawet podpisanych umów sponsorskich jest różne, z oczywistych względów. Sytuacja naszej firmy jest taka, jaka jest, że w ciągu roku się zmienia. Natomiast kto dzisiaj podpisał i jakie ma terminy, bo może być może mają ci sponsorzy jeszcze ważne umowy, być może. Ja na dzień dzisiejszy po prostu nie wiem, ja nawet w takie szczegóły nie wnikam. Po prostu jeżeli ktoś mi daje zarząd spółki informację, że tyle i tyle liczy od sponsorów, to na jakiejś podstawie to liczy. Dziękuję bardzo, Pan Radny. I jeszcze umowy sponsorskie niekoniecznie są na konkretne pieniądze, bo to są umowy też na jakieś usługi, obsługę i inne rzeczy. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ja mam jeszcze jedno pytanie. Szanowny Panie Prezydencie, w związku z tym, że tak jak zaznaczył Pan skarbnik, raczej strona wydatkowa jest pewna, ponieważ wynika z... Strona kosztowa jest pewna, bo są podpisane kontrakty chociażby z zawodnikami, co stanowi generalnie większość, tak, strony wydatkowej danego przedsięwzięcia w poszczególnych spółkach. Mam pytanie, ponieważ tutaj, jak zauważyliśmy, zdarzeniem przyszłym niepewnym są i dochody uzyskane z umów sponsorskich i przychodów operacyjnych. Czy oprócz kwot, które znajdowały się w zapisie w planie budżetu na 2014 rok, czyli 2 400 000 oraz 1 285 000, czy przewiduje Pan możliwość zwiększenia obejmowania dodatkowych udziałów jeszcze w ciągu roku budżetowego 2014 roku, gdyby te przychody w spółkach akcyjnych nie zostały zrealizowane na zakładanym poziomie?
Na dzień dzisiejszy nie przewiduje. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje, choć za rok jesienią się okaże, jak wpływa realizacja kontraktów sponsorskich. Jaka będzie sytuacja w klubach. Choć myślę, że no dzisiaj się tego nie da powiedzieć. Znam życie klubów sportowych. No, życzyłbym sobie pewnie wszystko, no, żeby to były te kontrakty sponsorskie, żeby były zrealizowane. Natomiast generalnie, Szanowni Państwo, lepiej jest, jak jest 80 sponsorów, czy tam ileś, mniejszych, niż jeden duży. Jak jeden duży składy węgla.pl w Bydgoszczy się rozłożyły, w sensie do kwoty, nie tyle, co trzeba było, tylko mniej, no to Polonia poleciała. Generalnie i to dużo pracy więcej kosztuje, bo umowy, realizacja i tak dalej, dyskusje ze sponsorami, ale jest bardziej stabilny poziom i ewentualne zadłużenie klubu na koniec roku jest dużo mniejsze niż 10 dni. Ja dlaczego pytam, panie prezydencie? Dlatego, że wczoraj do wiadomości poszła informacja, że klub GKN S.A. pozyskał żużlowca Sebastiana Bronka. I on dzisiaj w wywiadzie mówi, że on się zdecydował na kontrakt z Gruzinem, dlatego że to jest spółka, która jest w głównej mierze finansowana z budżetu miasta, w związku z tym jego kontrakt jest pewny. I takie informacje w wywiadach trochę nas niepokoją. Mnie niepokoją przynajmniej, nie wiem, jak Państwo. Ja to czytałem. I przeczytaj również na Sportowych Faktach Żużel, co powiedział trener Rowu Rybnik. Rybnik jest miejscowością, no nie wiem dokładnie, mi się wydaje, że większą, większą niż Gruziąc, tak, oczywiście. W głównej części, jeżeli ta główna część jest tam, nie wiem, 30, 40 czy 50%, to jednak jest to zasadniczy i podkreślam słowo, jak Państwo przegłosujecie w budżecie, to jest najbardziej stabilny. Jak to jest w budżecie, to to jest. Ktoś konstruując wydatki, bo koszty to jest ta rzecz, to jest ta rzeczywistość. One są na pewno, bo one są na podstawie kontraktów i tak dalej, wydatków. Natomiast przychody, no niestety nie. Miasto zawsze, jak podpisywało umowę na cokolwiek, czy na utrzymanie obiektu, tam 60 tysięcy tu, czy tam 70, to zawsze było stabilne, 1/12 szła rata. I to były najbardziej dla klubów wiarygodne przychody. Sponsorskie nigdy nie są wiarygodne. One są, ale no nic klub nie zrobi, jak nie będzie. Stąd moja zawsze była taka sugestia do Państwa radnych. Jeżeli wnioskuję jako projektodawca budżetu jakieś tam finansowanie sportu czy kultury, to tylko dlatego, że te przychody są najbardziej stabilne. One są stabilne i czy kultura, czy jakieś tam stowarzyszenie, które bierze udział w konkursie, jak wie, że ma w budżecie, to to ma. I tak samo jest tu w sporcie. Jak wie, że ma w budżecie, pewne środki. Panie prezydencie, ja skończę moją myśl, że jeszcze nic nie szkodzi. Pytam dlatego, że w tym momencie spółki akcyjne, chociaż nie mają właśnie tej gwarancji, że oprócz dofinansowania z budżetu miasta będą miały inne dochody, nie mają takiej gwarancji, pan film to podkreślił, mówiłem to dokładnie. Natomiast, że tak powiem, w cudzysłowie rozbłochało się dzisiaj, jeżeli chodzi o stronę wydatkową, właśnie czyli o te kontrakty z zawodnikami. Ja rozumiem, że żeby osiągnąć sukces sportowy, to trzeba ich najlepszych zawodników zakontraktować. Natomiast chcę przypomnieć Państwu, że jeszcze cofając się 2 lata wstecz, kiedy dofinansowanie z budżetu miasta odbywało się poprzez promocję przez sport, poprzez dotacje dla tych drużyn zawodowych, nie wiem jak się nazywało to w budżecie, 390 tysięcy złotych dostawały te poszczególne kluby sportowe. Dokładnie, dotacja na sport czynowy, dokładnie tak. No to wtedy to dofinansowanie z budżetu miasta było na wielokrotnie niższym poziomie. Tak? I wtedy jakby jedyną gwarancją było to, że z budżetu miasta te środki do tych stowarzyszeń wtedy jeszcze pójdą. Natomiast już teraz to dofinansowanie jest na no, 3-krotnie większym poziomie niż dwa lata temu. Nie, nie mogę się panie radny, z tym zgodzić. Wrócę do tego tematu. Mówimy o dwóch klubach. O dwóch. Kolarze, znakomity poziom sportowy i oni są 90% utrzymywani przez budżet miasta. 90%. Pozostali też w 100%. Pozostali. Tylko zupełnie inny rodzaj wydatków. I to, że Państwo podejmiecie taką uchwałę lub nie, jeżeli zakładam, że podejmiecie, to znaczy tak, że klub będzie stabilnie. Co to jest stabilizacja finansowa klubu? To są mniejsze wydatki. Rzeczony ułamek jeździł w Gnieźnie.
do dzisiaj nie ma zapłaconej ani jednej złotówki. Wszystkie pieniądze są wirtualne, co mu obiecano gdzieś tam. Wszyscy zawodnicy i w żużlu, w piłce nożnej kontaktują się z sobą na rozgrzewce, znają się z różnych klubów i wiedzą, że idźcie do Grudziądza, tam są mniejsze pieniądze otrzymywane, ale są. Każdy chce mieć stabilizację, również ci zawodnicy, co podpisują kontrakty. I to, że przyszedł ułamek do Grudziądza, czekał do ostatniej chwili, bo myślał, że więcej, no wiadomo, to jest zgodne z rozumem. Każdy z nas chce mieć więcej zarobić, a nikt nie chce wydawać więcej. To jest oczywiste. Do ostatniej chwili, do godziny 20 wczoraj tego gościa tam przerabiano. Ale przyszedł tu, bo tu jest stabilizacja i jak coś jest wpisane, to jest. Dzięki temu kluby funkcjonują za mniejsze pieniądze. Proszę się zorientować, Michał, jesteś w biegu. Jakie są budżety klubów pierwszoligowych, piłkarskich? Można do tego dojść. Z strony klubu. Jakie są budżety, jakie były w roku 2013, przy założeniu oczywiście na początku, klubów pierwszoligowych na żużlu? Proszę zobaczyć, jak to było. My mamy dużo mniejsze. Mamy dużo mniejsze. I ta stabilizacja u nas w Grudziądzu od kilku lat jest dobrem samym w sobie. To teraz tak, Sławko, odpowiadam na pytanie o poziom sportowy. Poziom sportowy w pierwszej lidze, nie wiem, o żużlu mówił czy o czym? Ja mówię o Olimpii. Aha. Dobrze. Jest różnica dzień a noc, jeżeli chodzi o Olimpię, a Ekstraligę. Olimpia 3-4 miliony to jest budżet, który jest budżetem na środek tabeli. Na środek. Może być przy dobrych układach. Co to jest dobry układ? Dobry układ to jest zdrowie, brak kontuzji, troszeczkę szczęścia, bo jako kibice wiemy, że nieraz to człowiek może być najlepszy, jak nie ma szczęścia, to w tym sporcie daleko nie zajdzie. Troszeczkę szczęścia i jest się wysoko. W żużlu tak samo. W żużlu, żeby się utrzymać, to jaki jest poziom zawodników? U nas grają w tej chwili reprezentanci Polski w piłce nożnej. Prawoskrzydłowy obrońca Bielaski z Lechii Gdańsk, piłkarz młodzieżowy. Też mógłby być gdzieś indziej za wyższe pieniądze. Gra u nas. Czyli stabilizacja jest po to, żeby przychodzili lepsi ludzie, żeby ten towar, przepraszam, jak mi jest widowisko, był na jak najwyższym poziomie. Tak. W żużlu, bo w piłce nożnej tak to nie występuje, bo jest drużyna, trudno, 24-5 ludzi, ale w żużlu jest siódemka. Harris był uczestnikiem Grand Prix. Nichols był uczestnikiem Grand Prix. Do tego zmierzam, że w pierwszej lidze jest też bardzo wysoki poziom i utrzymanie się w tej pierwszej lidze w czubie to jest też sukces sam sobie. Ja w ubiegłym roku byłem w Gnieźnie. Gniezno awansowało z nami do Ekstraligi. Cały stadion, 11 tysięcy ludzi szalało. A ten biedny prezes szedł do tego namiotu, gdzie było takie spotkanie, zmartwiony, przygnębiony i wtedy miał rację. Ilość kibiców w tyłach Ekstraklasy była znacznie mniejsza niż ilość kibiców w czubie w pierwszej lidze. I utrzymanie tego, panie radny, to jest też naprawdę to jest duży wysiłek. Utrzymanie poziomu czubu pierwszej ligi. To jest duży wysiłek. Nic nie jest dane na stałe. W tym sporcie trzeba walczyć każdego dnia o wszystko. Pan prezydent nadmienił tutaj odnośnie, no bo wiadomo, że na sport trzeba dawać tam, gdzie kibice chodzą. To się zgadza. Ale stawiam takie pytanie, czy do końca klub zrobił wszystko, żeby przyciągnąć tych kibiców? Ja dam prosty przykład. Uniwak Storun. Jeżdżę tam dosyć często na żurze. Wprowadził bilety rodzinne i taniej to wychodzi na poszczególnych uczestnikach, jak u nas w Grudziądzu. Dlaczego tak jest? Myślę, że przyciąganie, bo tutaj cena to nie robi wszystko, bo jeżeli ceny będziemy podnosili, to wiadomo, że tych kibiców będzie coraz sobie. Ale na przykład rodzinę, to przecież my akurat nie będziemy sugerowali, ale stawiam takie pytanie, czy do końca klub wszystko zrobi, żeby przyciągać tych kibiców, nie? Bo patrzy na budżet, wiadomo, że tak, pan prezydent nadmienił, to się wszystko zgadza, stabilność na pewno przyciąga zawodników, na pewno. I to jest nieodwracalne. Ale mówię, że no, takie rzeczy są do zrobienia, które myślę, że na pewno by przyciągały kibiców i uczestników i tak dalej. Także zawsze trzeba stawiać również na to, że
zastanawiać się w kontekście, czy my jako klub żeśmy wszystko zrobili. Ja też mówię pod adresem zarządu klubu i tak dalej, nie odnoszę ceny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna. Ja pamiętam niedawno, przecież to było pół roku temu albo 5 miesięcy temu, kiedy podejmowaliśmy decyzję o utworzeniu tych spółek. Rok temu. Rok temu to było? Rok temu. Ale rejestracja nastąpiła w tejże kwietniu. Tak, tak. Wiem, że w tym roku. Było to skonsumowane. Tak. I wtedy no niewielką większością głosów po prostu uchwałę podjęliśmy, która ma określone konsekwencje. I ta dyskusja dzisiaj jest jakby wynikiem tej decyzji, powiedzmy, kwietniowej. I ja uważam, że nawet jeśli przeczytamy bardzo dokładnie plan finansowy Olimpii, spółka akcyjna, czy plan finansowy klubu motocyklowego, to tak czy inaczej nieprzekonanych w tej dyskusji nie przekonamy. Bo albo chcemy mieć te dwa duże kluby i chcemy im dać szansę, bo jakby no, nawet tego roku kalendarzowego nie przeżyli, to jeśli tego nie zrobimy, nie damy im tej szansy, to nie będziemy wiedzieli w ogóle, czy Grudziądz jako miasto o takiej kondycji finansowej ma w ogóle szansę utrzymać takie dwa potężne podmioty, które mają określone zadanie. Nie tylko kibice, panie prezydencie, ale przecież to jest też promocja miasta. Bo budki na rynku z informacją, że to są budki Grudziądza, nie promują miasta Grudziądz. Chyba że te budki wyjadą na przykład do Torunia, do Krakowa, czy jeszcze gdzieś tam z napisem Haszgru czy Grudziądz będą promowały miasto. Ale te dwa potężne kluby też spowodowały, że Stadion Olimpii znacznie lepiej wygląda, że ma zadaszenie i myślę, że jak pójdziemy za lasu, będzie więcej drzew, będzie więcej wydatków. Ale musimy się zmierzyć z problemem, jeśli taką decyzję podjęliśmy w kwietniu. Ja uważam, że ja no z uporem maniaka, drugi raz powtórzę, nieprzekonanych nie przekonamy nawet czytając dokładnie do rana tutaj te plany finansowe spółek. Ja wbrew temu, co Michał mówił, byłam za tym, żeby te spółki utrzymać, bo ja wiem, co to znaczy zrobić krechę i potem do tego się nigdy w życiu już nie da szansy wrócić. A miasto Grudziądz co ma co? Ma jechać w dół, czy próbować utrzymać, żeby pójść w górę? Chodź w dół, czyli idziemy w górę. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że rzeczywiście na pewno inwestycje spółki trzeba traktować jako inwestycje na bardzo doskonale w przypadku teatru. Tak kiedyś dyskutowaliśmy, że może warto by było pomyśleć, i ta dyskusja też nie jest bezprzedmiotowa, że tak jak dyskutujemy o spółkach sportowych i kładziemy na sport, to być może też podjąć dyskusję, a czemu nie reaktywować teatru, który kiedyś został właśnie grubą kreską wycięty, tak? I właściwie powrót dzisiaj do tego, żeby w takim mieście, jak Grudziądz, funkcjonował teatr. Nie wiem, czy jest w ogóle możliwe, tak? A w innych miastach, nawet porównywanych do Grudziądza, gdzie nie zrobiono tego, to dziś to funkcjonuje. Ja, panie przewodniczący, to rozumiem dyskusję jako... My nie jesteśmy miastem zbyt bogatym. Jest cały szereg rzeczy do zrobienia, różnych inwestycji. I tu niektórym radnym, którzy niekoniecznie muszą kochać ten sport, bo każdy tam kocha swoje formy działania. Nie, panie prezydencie, ja tylko chciałem to powiedzieć, że niektórzy kochają kulturę, ale też ja orkiestra artystyczna poruszyła bardzo ważny temat, bo jeżeli jest pierwsza liga transmitowana przez Orange Sport, to jest 2 godziny promocji bezpośredniej na antenie ogólnopolskiej. Za chwileczkę będzie pierwsza liga żużlowa transmitowana też, cały mecz żużlowy w pierwszej lidze. Czyli to jest o tych promocyjnych, to mi trudno powiedzieć. Natomiast ja patrzę, patrzcie również na majątek, który wzbogaca się miasto, właściciel tych klubów. Olimpia, już nie powiem tam o zadaszeniu, nie powiem o ogrzewanej płycie, o Orlikach, nie powiem tam, co chwileczkę coś robimy. Patrzcie w kulturze. W kulturze no też przez lata po troszeczku remontujemy. A to teatr, a to Akcent, a to inne miejsca. Robimy pewne wydatki finansowe na miarę naszych możliwości. Weźcie w skórę włodarzy Torunia, którzy wyłożyli 120 milionów na Moto Arenę, stówkę na sam stadion i potem 20 jeszcze na dach, a pewnego dnia główny, 90% sponsor wstanie lewą nogą i powie: mam
was dosyć, tyle pieniędzy wam daję, a wy nie wdzięcznicy. I jest druga liga w tobie, przy tak ogromnych wydatkach. No bo jest, jeździmy, panie Antoni, na żurze i widzimy, że jest. Karkosik się obudzi lewą nogą, powie, mam dosyć, mam inne wydatki. Sport jest niewdzięczny. Sport ma dwie skrajności. Albo miłość, albo nienawiść. Gwizdzą kibice, klną, jak coś nie wyjdzie i kochają, jak wyjdzie. Ja namawiam państwa, żeby to było, żeby to funkcjonowało, oceńmy to za jakiś czas. Jeżeli tam by chodziło 200 kibiców, gdziekolwiek, to by to granie byłaby świeczką. Absolutnie. Jeżeli chodzi średnio tam 1500 czy 2000 na Olimpię i 3, 3,5 na GKM, no to gra jest warta świeczki. Ja nie mówię już o tenisie stołowym, gdzie ostatnio też ta sala jest po 200-300 osób chodzi. Tak, to jest oczywiste. Są inne wydarzenia. Tam nie ma miejsc. Już nie ma miejsca. Tam gdzieś 200-300 osób jest oczywiście. Czyli każdy ma swoje miejsce w kulturze i każdy sportowiec, no może nie każdy, bo nie mamy aż tylu dyscyplin w Grudziądzu, ale jeżeli chce coś znaleźć dla siebie w sporcie, to też znajdzie. Dziękuję bardzo. Pan radny Kapusta. Dziękuję. Tutaj dzisiaj nie padł, wcześniej już ten argument padał w dyskusjach na temat klubów sportowych, ale dzisiaj jeszcze nie, a warto go podkreślić ten argument. Chciałbym tutaj powiedzieć o tym, jaki wpływ poziom sportowy, jaki reprezentują obydwa kluby, ma na dzieci i młodzież w naszym mieście. To jest nie do końca wymierne w tym sensie takim, bo my tego nie widzimy, ale to są, ja nie wiem, czy ktoś ma takie dane, na przykład jak ile dzieci i młodzieży trenowało kilka lat temu, kiedy Olimpia grała o klasę czy dwie klasy niżej na Olimpii, a ile trenuje teraz, tak? Bo to jest bardzo istotny argument. To nam da jakieś, to daje nam efekty na dzień dzisiejszy w postaci takiej, że te dzieciaki są, że tak powiem, wyrwane z ulicy, zdjęte z ulicy w dużej części. Te dzieci zamiast gdzieś szukać sobie same zajęcia na ulicy, w tej chwili trenują, biegają, mają zapał, mają pasję. A mówię to na przykładzie własnego syna, który za Olimpię dał się pokroić na kawałki i który też właśnie trenuje piłkę nożną. Nie wiem, czy mamy takie dane, czy moglibyśmy takie dane otrzymać, ile tych dzieci było wcześniej, ile jest teraz, czy ten poziom sportowy daje na tyle wymierne efekty, że będzie to w liczbach w tym sensie widoczne. Natomiast dzięki Panu, że poruszyłeś ten temat, to jest dość istotny. Te wszystkie Olimpiki, które mamy, spowodowały, że ćwiczą ogromne ilości drużyn młodzieżowych. Mój, ja coś prywatnego bym, twój syn gdzieś tam ćwiczy, ma trenera. Mój wnuk nie załapał się do Olimpii, dziadek nie załatwił, żeby sprawa była jasna. I mój wnuk ćwiczy u trenera prywatnego za jakąś tam kwotę opłaty miesięczną. Tak, tak, ale mój się nie załapał do Olimpii. Po prostu jest takie parcie tych dzieciaczków, no, nie wiem, sześciolatków, siedmiolatków innych, że problemem jest obstawa czasów funkcjonowania tych orlików, czyli godzin do skorzystania na treningi. To jest tam jasne, że jak jest pierwsza liga, to nie przychodzą. Pan radny Wiśniewski wspomniał o mamach z dziećmi i tak dalej. Takie coś funkcjonuje od czasu do czasu i na Olimpii, i w GKN-ie. To funkcjonuje. Tylko odstraszają niestety ci tak zwani kibice. Oni nie chodzą na Olimpię, na szczęście nie chodzą, ta wąska grupa, bo mówimy o 3% kibiców. Nie mówmy o tych kibicach, co wchodzą i przeklinają i mięsem rzucają. Nie jest to najlepsze dla mam i dzieci. A pan wie, panie, ten pan jest kibic, nie? Nie chodzili, wszyscy kibicują. Jest zupełnie inaczej. I w taki układ można zaproszyć rodziców i te małe dzieci, żeby taką atmosferę stworzyć. Pewnie tak będzie. Natomiast na dzień dzisiejszy musimy podjąć decyzję finansową. Wpływ na ogromne zainteresowanie piłką nożną dzieci. Właśnie to, o czym mówi pan prezydent, powstał Orlik. Tak, no, też 6 lat temu Orlików nie było. No, dzisiaj mamy 7 Orlików, tak? Czy 6? 7? 6 Orlików i boiska klofunkcyjne, więc to też, ale Michał, ja potem tę dyskusję trochę, że ci przerywam. Ćwiczy dziecko jakieś. W 2008 powstał pierwszy Orlik na Olimpii i poszli chłopcy po 14 lat. Mamy 5 lat, dzisiaj mają 19. Doskonale grają, do pierwszego zespołu się nie... Ja powiem po nazwiska. Gebauer, młody Gebauer, obrońca. Tam jeszcze jest dwóch takich. Grają w trzeciej lidze w Warlubiu. Drugiej nie mamy. Grają pod bokiem. To już są wychowankowie. Myśmy do trzeciej ligi prawie mało kiedy mieli wychowanków. Tam gra w tej chwili 5. Czyli ktoś, kto ćwiczy, Michał, systematycznie, musi mieć gdzieś cel.
gdzieś cel. Ale panie prezydencie, ja nigdy nie podważałem zasadności budowy rolników. To bardzo nie, dobrze. Nigdy nie podważałem zasadności ułożenia tych pieniędzy na dofinansowanie sportu dzieci i młodzieży, bo to jak najbardziej. Ja mam tylko inne pytanie, panie prezydencie, bo tam już pomijając dyskusję na temat promocji przez sport, bo coś takiego w ogóle nie istnieje. No ja mam pytanie, czy ktoś z państwa może był w Niecieczy turystycznie, albo nie, może biznesowo. Ale przynajmniej wiemy, że tam jest klub sportowy. No dokładnie. Tak, ale co z tej świadomości, że wiemy, że jest Niecieczo? Tak? Dzięki piłkarzom wiemy, że jest Niecieczo. Ale no, co dzięki piłkarzom wiemy, że jest coś takiego jak Niecieczo. I że mamy nawet nazwę sponsora. Reasumując, panie prezydencie, ja mam tylko jedno pytanie. Czy postawił pan sobie jakiś taki górny limit, powyżej którego na pewno już pan więcej tego sportu nie dofinansuje w ciągu roku, czy kwotowo? Że to jest górna granica, już więcej w tym roku. To drugi raz. Ale do czego zmierzasz, Michał? Do czego zmierzasz? No, nie wiem. Czy będzie drugie dokapitalizowanie? Nie o to chodzi, czy będzie drugie dokapitalizowanie. Tylko w ogóle, czy założył pan sobie jakiś limit górny, że powyżej takiej kwoty już więcej na pewno z budżetu miasta rośnie na ten sport, który kwalifikowany nie pójdzie? Bo przypomnę też dyskusję z zeszłego roku, gdzie zakładał pan, że nie, na pewno dofinansowanie miasta nie wyniesie więcej niż 50%. Ja Michał, tego ci dzisiaj nie powiem. Ja bym chciał, żeby to było na tym poziomie, bo jak za chwilę powiem, to ty sobie gdzieś zapiszesz, za chwilę powiesz, a pan tam przysięgę złożył, że więcej nie będzie. Ale panie prezydencie, bo proszę mnie zrozumieć, bo wydajemy, mamy wydać w 2014 roku 3 razy tyle pieniędzy niż w 2012. No to jest ogromny wzrost wydatków, natomiast są inne cele w mieście, które... Pozwolę się nie zgodzić, bo policz wszystkie inne, sport wyczynowy, stowarzyszenia, promocja. To tak nie jest, nie. No płacimy w 2014 dokładnie, ta kwota jest 3 razy wyższa niż w 2012. Panie prezydencie, dokładnie wyliczono z budżetu. Ja nie policzyłem ani sportu wyczynowego, ani stowarzyszeń, ani tej młodzieży, bo bym musiał tutaj mieć to w małym paluszku. Nie uczę się kwot budżetu na pamięć. Ja się uczę akurat tutaj, muszę, że się uczę. Ja wiem, co to. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan radny Kapusta. Ja chciałbym się tutaj ustosunkować do wypowiedzi przysympatycznego kolegi Przedka. Zgodzę się z tobą, że tak, że rolniki są bardzo ważne i że rolniki powodują to, że dzieciaki grają, ale gwarantuję ci, że gdyby Olimpia grała w czwartej lidze i dostawała baty, to na tych rolnikach byłoby pusto, tak? Bo by przyszły dzieciaki z osiedla pokopać piłkę, nie byłoby tam zorganizowanej takiej piłki jak teraz i dzieciaki nie miałyby takiego marzenia, żeby zagrać kiedyś w pierwszym składzie Olimpii, w pierwszej lidze, a może nawet w ekstraklasie. Ja tutaj to akurat zgadzam się z Pawłem Kapustą, ja z moim małym synkiem też chodzę na mecze i jednak... A Michał jeszcze nie ma życia takiego prawie. Ale to oddziaływuje na wyobraźnię. Rzeczywiście ja na późniejsze zainteresowanie. Ze swojego doświadczenia powiedzieć, że... Bo jestem, pracuję w szkole, która jest bardzo blisko Olimpii. I tam praktycznie ta szkoła żyje Olimpią, bo wszyscy chcieliby zrobić jakąś tam karierę mężczyzną sobie i to są dobre wzorce. Prawdziwy sportowiec, nawet zawodowy, dobry wzorzec dla młodych ludzi, bo inne wzorce, no dzisiaj bardzo rzadko się zdarzają dobre wzorce. Akurat sportowiec, który trenuje, to jest według mnie doskonałe. Ale jeszcze chciałem powiedzieć na temat tej stałości. Ja byłem świadkiem też takiej sytuacji, pewnie Sławek już to potwierdzi, gdybyśmy w drugiej lidze i praktycznie od połowy tabeli, czyli jeden całą rundę, zajmowaliśmy pierwsze miejsce i zdobywaliśmy punkty i kibice też nie przychodzili. No bo coś ich mogło zaskoczyć, tak? Nic ich nie mogło zaskoczyć, czyli też nie do końca jest tak dobrze, że nie tak, wiesz, wtedy kibice przychodzą jakaś rywalizacja. Właśnie. A jak wiadomo, że Olimpia wygra, to po co iść to? Właśnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze... Z pewnymi kwestiami no, nie mogę się zgodzić. Natomiast to, co Michał powiedział, jest prawdą. No, będąc stowarzyszeniem, dawaliśmy mniejsze środki na Olimpię w 2012, niż będziemy dawać chociażby, czy już dajemy od 2013, czy potem w 2014 roku. No i panie prezydencie, no, nie zgodzę się z tym, że wyniki są lepsze, no bo wcale nie są lepsze. Prawda jest też taka, że jako stowarzyszenie skończyliśmy na 7 miejscu, teraz będąc spółką akcyjną jesteśmy na 7 miejscu. Mało tego, pan wspomniał o promocji sponsorskich niż z budżetu miasta i ze spółek komunalnych. I tylko o to chodzi. W tym jest problem fundamentalny i podstawowy i tutaj będziemy mieli pod tym względem troszeczkę inne zdanie. Dziękuję bardzo.